Serdecznie witam wszystkich na uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla klas czwartych technikum oraz trzecich klas liceum ogólnokształcącego. Także zaczynamy oficjalną część uroczystości. Szkoła Baczność. Do hymnu państwowego. Jednym z ważniejszych elementów uroczystości związanych z pożegnaniem albo wręcz uhonorowaniem tak zwanych przyszłych maturzystów jest przekazanie sztandaru pocztowi sztandarowemu złożonemu z uczniów klas niższych. Także przeprowadzimy teraz przekazanie sztandaru. Szkoła Baczność do przekazania sztandaru. Wystąp. Na dzisiejszej uroczystości mamy zaszczyt gościć wizytatora świętokrzyskiego kuratora oświaty, pana Sławomira Krzysztofika. Przedstawiciela Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, pana prodziekana doktora Wiktora Krasa. Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, pana brygadiera Krzysztofa Ciosa. Które na imieniu jest jednocześnie przewodniczącym Rady Rodziców naszej szkoły. Witam także panią Justynę Goborską.
komisarza Krzysztofa Kościoły. Witam kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pana Jarosława Krzyżanowskiego. Witam przedstawiciela Izby Rolniczej, Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, panią Aleksandrę Kaczmarek. Witam przedstawiciela naszej miejscowej parafii, księdza Marcina Gadrowskiego. Najprawdopodobniej udało mi się zapamiętać większość osób przybyłych. Jeżeli kogoś nie przywitałem, proszę o wybaczenie. No, oczywiście witam naszą dyrekcję szkoły, osoba pana dyrektora Marka Redłocha. Nasze grono pedagogiczne. Pracowników administracji i obsługi. Wszystkich rodziców, którzy przybyli na dzisiejszą uroczystość. Oraz no, w szczególności głównych dzisiejszych, nazwijmy to, honorowych gości, czyli naszych absolwentów. Na samym końcu, ale nie dlatego, że zapomniałem, tylko żeby zaakcentować, witam naszego drugiego kolegę, pana profesora Marcela Frejna. Egzamin, którego się nie możecie doczekać, a który już dokładnie za tydzień się rozpocznie 4 maja, który będzie takim podsumowaniem tego, jak wykorzystaliście ten czas 4 czy też 3 lat. Jak właściwie wykorzystaliśmy wszyscy, my, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy tej szkoły, rodzice i wykochani, no i wszyscy, którzy nas tutaj wspomagają, a są tutaj na tej sali. No to będzie dla nas wszystkich taki egzamin i wynik jego też będzie świadczył o nas wszystkich. Ale w szczególności o was, czy ten czas wykorzystaliście należycie. Ten czas pełen chwil radosnych, czasem pewnie najmniej takich bolesnych. Ale myślę, że już on nie powróci niestety, a to jest najpiękniejszy czas szkoła średnia. Może studia potem. Zależy które. Na pewno będziecie tęsknić do siebie przede wszystkim, do swoich kolegów. Być może do nas. Nie wiem, czy też do wszystkich, ale to już pozostawiam wam. Myślę, że przez te lata, kiedy byliście w tej szkole, wykorzystaliście dobrze ten czas, to zaprocentuje nie tylko na maturze, ale przede wszystkim w waszym dorosłym życiu. To jest najważniejsze. Bo mimo, że może się zdarzyć, że komuś się podwinie noga na tej maturze, to pamiętajcie, zawsze można to poprawić i tak dalej, ale to, jak się będziecie zachowywać, jak będziecie w swoim dorosłym życiu odnosić się do innych ludzi, czyli tak, jak
kształtowaliśmy Was jako ludzi. To jest dla nas ważne. Jak spotkamy się, daj Boże, za 5 lat, 10, tak co niektórzy z nas dożyją, ja przede wszystkim, to reszta to młodzi. No to wtedy, jak się spotkamy i opowiecie nam, co Was spotkało w życiu, jak Wam się powodzi, to wtedy dla nas jest to dopiero wynik tego wszystkiego. Bo on dzisiaj to jest taki, to jest test natura, prawda? Może się nam udać, może nie. Różnie to jest. Ale pamiętajcie, że najważniejszy test to jest życie, które Was czeka. I jak będziecie w tym życiu się odnajdywać. Dlatego życzę Wam powodzenia na maturze, oczywiście nie dziękujcie. No i przede wszystkim samych sukcesów i szczęścia, miłości w życiu. Uśmiechu na co dzień. I szanowania drugiego człowieka. Pamiętajcie. Dziękuję tutaj wychowawcom, pedagogom, wszystkim, no wszystkim rodzicom, którzy z nami tutaj, z Wami współpracowali. Bo to szmat czasu jest, mimo wszystko. Wydaje się, że to było wczoraj, jak składaliście poślubowania na tej hali. Ale to jednak kawałek życia, żeśmy tutaj wspólnie przeszli. Wszystkiego dobrego Wam życzę. No i na luzie 5-4 maja, tutaj koło 8 się spotykamy w szkole. Zaczynamy tam. To tylko jeden z egzaminów takich w życiu, pamiętajcie. Tylko jeden. Także nie stresować się bardzo. Troszkę stresu, adrenaliny potrzeba, ale takie, żeby Wam się ręce często czas tym. Także, no to co, do piątek. Pan dyrektor bardzo dobitnie, można powiedzieć, powiedział to, co Was czeka. Chciałbym teraz, żeby zabrał głos przedstawiciel uczniów klas maturalnych. Proszę Cię, Damian Górski, o zabranie głosu. Kto z nas będzie dobrze wspominał Czarnieckiego? Ręka do góry. Tak mało osób? A kto będzie źle wspominał Czarnieckiego? Piotrek. Dziękuję. Ja jestem Damian Górski i jest mi niezmiernie miło wystąpić przed Wami wszystkimi już po raz ostatni jako uczeń tej szkoły. Spędziliśmy tutaj 3 lub 4 lata. W tym czasie popełniliśmy na pewno wiele błędów. Ale mam nadzieję, że wnioski zostały już wyciągnięte i że nie popełnimy już nigdy w naszym przyszłym życiu. Coś się kończy, a coś się zaczyna. Kończy się dzisiaj pewien etap w naszym życiu. Etap, w którym zawarliśmy na pewno wiele nowych znajomości i przyjaźni. A zanim rozpoczniemy ten nasz drugi etap, czeka nas matura. Dlatego z tego miejsca życzę sobie i Wam wszystkim jak najwyższych wyników na egzaminie dojrzałości, który piszemy już za tydzień. Przyznam szczerze, że jest mi przykro, że muszę opuścić mury tej szkoły. Pamiętam moją pierwszą lekcję, jak przychodziłem do Pani zbyt bardzo niszcze, spóźniony 15 minut. I to moje spóźnienie, Pan Rektor też dobrze o tym wie, zostało mi już do końca 4 klasy. Ale pamiętam, jak podczas tej pierwszej lekcji zastanawiałem się nad tym, że czasami się nie przepisać. Ale stojąc teraz tutaj przed Wami wszystkimi i patrząc na to wszystko, co udało się osiągnąć, na to, jak wspaniały zespół stworzyliśmy, jestem przekonany i mówię to z pełną szczerością, nie ma takiej szkoły jak Czarniecki, który ma tak wspaniałych ludzi. Już niedługo będziemy tutaj wszyscy wychodzili, odbierając nagrody i świadectwa. Dlatego poproszę teraz wielkie brawa dla nas wszystkich za to, że ukończyliśmy tą szkołę.
Dziękuję. Są jednak osoby w tej szkole, którym te podziękowania należą się w sposób szczególny. Szanowna dyrekcjo, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, pracownicy szkoły, w imieniu maturzystów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie chciałbym podziękować za ten trud, który włożyliście w nasze wychowanie i naukę. Dlatego pragniemy przekazać wam teraz skromne dziękujemy. Waszego patrona, a dzisiaj równie piękni, bardziej skoncentrowani no przed kolejnym egzaminem. Tak to jest w życiu, że są pewne etapy. Trzeba coś zostawić, żeby pójść dalej. Już niebawem zostawicie tą swoją ukochaną szkołę. Pozdanych egzaminach maturalnych, a gratuluję, bo wszyscy, dowiedziałem się pana rektora, wszyscy przystępujecie do egzaminu maturalnego. I to jest piękne, to znaczy, że tu mamy odpowiedź
po co do tej szkoły przyszliście 3 lub 4 lata temu. Pan kurator Kazimierz Mącik prosił mnie, żeby pozdrowić Was dobrym słowem, życzyć Wam dobrze zdanych egzaminów, odporności na stres. To, co Pan Dyrektor mówił, żebyście za bardzo się nie nakręcali. Jest to ważny egzamin, ale jeszcze przed Wami wiele innych, być może jeszcze ważniejszych egzaminów. Ja dodam do słów Pana Kuratora jeszcze to, że życzę Wam szczęścia. Każdemu zapewne głód szczęścia się przyda. Kiedy na wejściu przy sztandarze śpiewaliśmy hymn polski, mam taką prośbę, choćby z racji tego, że Waszym patronem jest Stefan Hetman Czarniecki, śpiewajcie trzecią zwrotkę. Jak Czarniecki z Poznania po szwedzkim zaborze. Gdzie, gdzie? Ale w szkole imienia Hetmana Czarnieckiego tą zwrotkę trzeba śpiewać. I kiedy w życiu będziecie mieli gorsze dni, czy trudniejsze chwile, to zawsze możecie wspomnieć swojego ukochanego patrona, bo on w chwilach kryzysu, w ciężkich chwilach dla narodu polskiego, kiedy Polska była najeżdżana z różnych stron, a szczególnie pod szwedzkim, to Stefan Hetman Czarniecki zawsze był przy królu, króla nigdy nie opuścił. I myślę, że ta postać może być swego rodzaju antidotum, jego postawa, antidotum na tych wszystkich, którzy jeżdżą do Brukseli i skarżą na Polkę. Tak niedawno żeśmy się spotkali, a już pożegnania nadszedł czas, mówią słowa piosenki. Zanim te pożegnania nastąpią, chciałem Wam wszystkim pogratulować dobrych, bardzo dobrych rezultatów, o czym świadczą liczne nagrody. Nie wiem, chyba tutaj 90% uczniów będzie nagrodzonych, ale to dobrze. To dobrze, że wykorzystaliście właśnie skutecznie ten czas. Panu dyrektorowi wraz z całym gronem pedagogicznym chciałem pogratulować dobrych wyników pracy tej szkoły, dużych osiągnięć, a w szczególności dobrego klimatu i bardzo dobrych relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami. Tu każdy uczeń, który ma problem, jest wysłuchany, dostaje odpowiednią pomoc. O tym, panie dyrektorze, jest głośno, nie tylko we Włoszczowie, ale również w województwie. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję za uwagę. Serdecznie witam w naszej uroczystości przedstawiciela Starostwa Zgodowego we Warszawie, pana kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich, pana Roberta Ślązaka. Jednocześnie zapraszam pana kierownika o zabranie głosu. Przed nami bardzo trudny egzamin,
egzamin, który jest podsumowaniem tego, co za wami, ale również przed pustką do zrealizowania wszystkich tych planów, które sobie nakreśliliście. Wierzę, jestem przekonany, że te wyniki będą na miarę waszych marzeń, waszych oczekiwań i tego mam rzeczy. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu przewodniczącego Rady Rodziców, pana Krzysztofa Ciosa. Dzień dobry, szanowne grono pedagogiczne, zaproszeni goście, rodzice, no i wy, abiturienci szkoły. Cóż mogę powiedzieć o moich przedmówcach, szczególnie po wprowadzającej homilii pana dyrektora, wiele nie można już dodać. Życzę wam tego, żebyście zawsze miło wspominali szkołę, bo mam przykład własnej osoby, że za każdym razem, kiedy występuję, przychodzę do tej szkoły, to kiedy żal mi przeżywam. To bardzo piękny okres w życiu człowieka, wylata. I ważne jest, żeby to tak przeżyć, aby rzutował na nasze dorosłe życie. Dobrze i tego wam życzę. Patrząc na nagrody, coś mi się wydaje, że pan dyrektor znacząco uszczuplił grono Rady Rodziców, ale to dobrze. To dobrze dlatego, że należą wam się nagrody za świetne wyniki znaczące. I takich świetnych wyników, jak się kiedyś życzyło również połamania biur, życzę na maturze. Na maturze, która, jak mówił mój poprzednik, to przepustka do dalszego kształcenia się, dalszego formułowania własnej osobowości na uczelniach. Też myślę i wspólnie z panem dyrektorem postaramy się, jeśli mi będzie dane, że powrócicie z mury tej szkoły przy okazji zjazdu. Absolwent, dyrektorze, o którym będę bardzo zabiegał. Wszystkiego dobrego życzę. Coroczne gościnne na naszej uroczystości przedstawiciela Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Wiedzy. Dziś jest z nami pan prodziekan Wiktor Krasa. Proszę o zabranie głosu. Szanowny panie dyrektorze, szanowne grono pedagogiczne, drodzy rodzice dzisiejszych abiturientów oraz drodzy uczniowie. Chciałem w imieniu Jego Magnificencji rektora, doktora Tadeusza Dziekana, wręczyć stypendium dla jednej z waszych koleżanek. Chciałbym tutaj poprosić na scenę pani Weronika Krawczyk. Zapraszam. Brawa do pani. Ja tylko krótko powiem, że to jest wasza uroczystość. Tutaj jesteśmy gości. Rozmawiam z dyrektorem, pewnie zauważyliście, dlatego że się widujemy co roku. Zawsze mówimy, że ten rok jest coraz szybszy, coraz krótszy. Dla nas ten czas, tak jak w teorii Alberta Einsteina się zakrzyża. Wydaje mi się, że to, co było kiedyś, to było wczoraj. Robi się coraz szybsze, coraz krótsze. Wy jesteście na takim etapie życia, gdzie formułujecie te swoje cele, swoje perspektywy, swoją karierę zawodową. Przed wami, jak powiedział dyrektor, tak powiedzieli moi przedmówcy, dla was najważniejszy egzamin. Dla nas, z naszej perspektywy, z naszej optyki, kolejny egzamin w życiu, który według starej zasady, że każdy egzamin przed wami będzie dla was najważniejszy, musicie zrealizować i osiągnąć jak najlepszy wynik. Ale nie wyniki będą świadczyć o tym, kim będziecie w życiu, nie to, które będziecie mieli miejsce,
ale to, jakim albo jakimi będziecie ludźmi. Dzisiaj dużo się mówi na temat wartości etycznych, dużo się mówi na temat podejścia do drugiego człowieka. Ja z tego miejsca życzę Wam tego, abyście jak najlepiej napisali maturę i życzę Wam tego, że jak będziecie w takim wieku jak ci goście, którzy dzisiaj przemawiają, osoby, które dzisiaj są dumni z Was, skończyliście tą szkołę, popatrzyli na siebie, byście byli z siebie zadowoleni, byście powiedzieli, że tak, o to mi chodziło w życiu, osiągnąłem to, co założyłem i dalej nam dam na przyszłość, bo życzę Wam wszystkiego dobrego, połamania piór na maturze i samych sukcesów w życiu zawodowym. Dziękuję za uwagę. Uczennicy, która włączyła na uczelnię z absolwentką Techniku Geodezji, pani Marlenie Mara. Wkroczcie w następny etap Waszego życia ze świadomością własnej siły,
Bożej Kości. Miejcie w sobie zapał i entuzjazm. Nie oglądajcie się na siebie. Bierzcie z życia to, co najlepsze. Myślę, że te lata spędzone w naszej szkole były doskonałym wstępem do dorosłego i dojrzałego życia i nauczyły was pokonywania przeszkód. Zapewne nieraz myśleliście sobie, że wskazówki dawane przez nauczycieli czy starszych kolegów nigdy wam się nie przydadzą. Ale zobaczycie, że jeszcze nieraz nie skorzystacie. W imieniu wszystkich uczniów pragnę wam podziękować za tak przyjemny udział w życiu naszej szkoły. Chciałabym, byście godziny, dni, miesiące spędzone w murach naszej szkoły uważali za udane. Wspominali je z uśmiechem na ustach. Bo szkoła to nie tylko nauka. To tak jak już wcześniej wspomniałam, nowe znajomości, przyjaźń, wyjazdy czy spotkania. Pragnę dodać jeszcze, że w życie człowieka wpisane są zarówno zwycięstwa, jak i porażki. Gdy coś wam się nie uda, nie poddawajcie się, tylko dążcie do osiągnięcia celu. Pamiętajcie, człowiek uczy się przez całe życie, nie tylko wtedy, gdy siedzi w szkole bardzo. Na koniec chcę życzyć wam połamania piórka na górze, dostania się na wymarzone studia i spełnienia w życiu. Realizujcie swoje marzenia. Stawiajcie przed sobą nowe cele. Po tych wszystkich gratulacjach i serdecznych życzeniach wypadałoby zrobić chwilę przerwy. Poproszę Hugo Adamusa, naszego niezastąpionego, o zaśpiewanie piosenki. Thank you.
uczniów poszczególnych lat. Jako pierwszą poproszę panią profesor Irenę Wrońską. Nagroda dla profesjonalistów, lider.
lekcji szkolnego czytelnictwa pod względem ilości wypożyczeń z biblioteki i przeczytania na nas. I nagroda dla Lewy Maron. Też lekcji szkolnego czytelnictwa pod względem ilości wypożyczeń z biblioteki i przeczytania na nas. Dziękuję serdecznie uczniom klasy czwartej DLP. Thank you.
III, wyznaczony za wyższenie się na O. Drodzy Państwo, zapraszam tu na przedstawicieli Szefie Administracji Prawnej, Medialnej, Artystycznej. Są to osoby, które wyróżnia w tym momencie przede wszystkim w pierwszym rzędzie posiadające wzorowe zachowanie, a także bardzo dobre oraz wysokie nauce, więc co najmniej 4, ile to było? 4,75, także zapraszam. Jakub Długopolski, Julia Gruzów, Dominika Wiatowska, Inga Klaus, Katarzyna Tomasz, Klaudia Kowalczyk, Weronika Oparzana. Proszę Państwa, proszę się ustawiać tutaj. Anna Okikowska, Aleksandra Pitek, Natalia Pluch, Katarzyna Pluch, Kamila Stowańska, Marta Stolarczyk, Katarzyna Sulika, Karolina Kurska, Agnieszka Pluch, wychowawca Aleksandra oraz Dominika Zabawa. Zapraszam także uczennicę nagrodzoną w kwestiach czytelnic. Pana także żal, dlatego proszę dołączyć tutaj do nas. Szanowni Państwo, klasa liczyła 22 osoby. 18 osób otrzymało wyróżnienia tutaj na Liceum Szkolnego. Także zapraszam bardzo, bardzo proszę, może jedną osobę z klasy, która zna nasze nagrody, żeby przyniosła do tego razu. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panu Skoro. Szanowni Państwo, ja w tym miejscu chciałbym bardzo podziękować przedstawicielom rodziców, czyli Pani Zmienię Nowogrodzkiej, za wielką pomoc w organizacji roku szkolnego tutaj się da. Julio, czy mogłabyś też wygłosić? Szanowni Państwo, a także za pomoc i organizację studniówki w tym roku dla wszystkich klas maturalnych. Myślę, że też gorące brawa dla moich uczniów. Bardzo proszę. Panie drodzy Państwo. Szanowni Państwo, bardzo proszę tutaj o wręczenie nagród. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że z tej grupy, którą Państwo tutaj widzicie, Anna Olimowska, sukcesy na konkursach historycznych ogólnokrajowych, Klaudia Kowalczyk, sukcesy na konkursach związanych z Uniwersytetem Solidarność na etapie wojewódzkim i końcowym. Także jeszcze raz brawa dla moich uczniów. Dziękuję bardzo, bardzo bym prosił, żeby pozostałe osoby, które jeszcze tutaj. Andrzej, kto chciał zabrać głos? Gratulujemy, gratulujemy już panu wychowawcy. Dziękuję bardzo, panie doktorze, ale to jeszcze nie wszystko. Ja bym prosił, żeby tutaj Katarzyna Pura pozostała, Julia Dudko, Marta Stolarczyk, albo wszyscy państwo wystarczy, Anna Lutowska, Karolina Kowalska, Aleksandra Pichota, Inga Krawa. Zapraszam pana prezesa Włoszczowskiego do Państwa Krzewienia Kultury. Panie prezesie, pan Rafał Pacanowski. Panie prezesie, proszę o wręczenie. Ja powiem za co. Szanowni Państwo, tutaj chciałem podziękować za to moim gotowankom, za to, że pomagali mi w kilku imprez w skali powiatowej lub gminnej, otwarcie izba regionalnej, spotkanie z mieszkańcami oraz, proszę Państwa, prowadzenie 50-lecia, pomoc przy prowadzeniu 50-lecia Domu Kultury. Także są to kilka klapach, tylko podejdzie do tego. Gratulujemy. Zapraszamy Aleksandrę Pichek. Aleksandr, gratuluję. Zapraszamy Karolinę Tuczkę. Gratulujemy. Zapraszamy Annę Orlikowską. Gratulujemy Anno. Zapraszamy Martę Stolarczyk. Gratulujemy. Zapraszamy Julię Gruzło. Exactly.
zaprosimy Katarzynę Kul. Gratulujemy. No. Szanowni Państwo, ja chciałem podziękować tutaj organizacji za współpracę. Jeszcze raz wszystkim długowodcom, przedstawicielom prawników. Dziękuję bardzo Państwu, którzy wręczyliście nagrody, pomoc tutaj, zaproszenie nagrody. Państwa już zapraszam do miejsca, ale z tego miejsca chciałem podziękować wszystkim maturzystom, bo się spotkałem z Wami w pierwszej klasie, czułem wszystkich. Życzę Wam jak najlepszej natury, żeby wszystko poszło dobrze, żeby spełniły się Wasze marzenia. Ja już dziękuję Państwu. Grzyba Czerwina, Puś Daniel, Maras Kasatela, Marcin Zuzanna,
Józka Emilia, Łukasz Natalia, Bob Natalia, Usa Aleksandra, Nowa Krystia, Nowa Radosław, Olek Weronika, Piacecka Klaudia, Panek Agnieszka, Niebowska Aleksandra, Panożnik Moja, Skoczek Kulika, Smarazda Bartena, Sobala Karolina, Szczepanik Wojciech, Tomczyk Damian, Kisło Katarzyna, Dzika Diana, Zakrzewska Karolina, Zapaska Anna, Szczepowska Dominika, Szczepowska Krawiecka. Prosiłbym o pomoc w leczeniu ranku. Liceum Dagmara Nalepa i
proszę Kamil Gryby z Warszawy. Współpracownikom z Prezydium Rady Rodziców.
Dziękuję bardzo, panie Józefino. I wszystkim państwu, którzy zaangażowali się w pracę Rady Rodziców przez te 4 lata czy 3 lata w organizację zabawy rodzinnych. Podziękujmy tu państwu, prawda? Wygrywali szkolne konkursy matematyczne.
fachowców, którzy w pocie czoła walczyli o jak najlepsze miejsce w szkole. Drugim Bartłomie, Wybry. To są panowie, którzy obsługiwali radiowę.
dbali o nasze akademie, o nasze uroczystości. To dzięki nim przez 2 lata szukaliśmy różnego rodzaju nagrań. Dalej zapraszam Kała Igorzyka i Katarzynę Kraszowską. To są eksperci od filmu, zdjęć i dbania o naszą stronę internetową. Nagrody będą przedstawiciele obecnego zarządu samorządu śląskiego. Zapraszam jeszcze osoby, które wspierały samorząd w naszych działaniach. Same też się inspirowały do różnego rodzaju akcji. I są to następujące osoby. Kamil Wojnała, Michał Majduk, Patryk Kadek, Robert Jarda, Daniel Barczyński, Daniel Wysławski, Patrycja Słowo. Zapraszam do osoby. Podziękować za wspieranie, inspirowanie. Dziękuję serdecznie i naprawdę mówię to, że nie potrzebne. Już wystarczy. A już nie o tym wieku, co ja dla nim urodzi, na nim mieli się nie. Proszę Państwa, dotarliśmy już do końca części oficjalnej naszej dzisiejszej uroczystości. Ze swojej strony chcę pogratulować wszystkim za osiągnięcia przez te 3 do 4 lata. Życzę nam także wszystkim powodzenia na maturze. Ja dziękuję panu Mariuszowi za prowadzenie dzisiejszej uroczystości i wszystkim, którzy tutaj w swoim zaangażowaniu przyczynili się do tego, że dotrwaliśmy do końca tej uroczystości. No i życzę dzisiaj pewnie dobrej zabawy, którzy z tą abiturientą pożegnalnej z edukacją. No i chciałbym, żebyśmy się wszyscy 4 maja spotkali w szkole na maturze. Przypominam,
żeby nie zapomnieć tam dowodu osobistego albo innego tożsamości, bo będzie trzeba wracać do domu. Bardzo was proszę. Nie zgubić czasami tych dzieci. I tak się dzieje. Już się nie uczcie, bo teraz to już nie mam sensu. Także jak wcześniej wspomniałem, następny teraz to będzie też nam dane. Szkoła, baczność. Poziom standardowy. Standard w szkole szkół gimnazjalnej nr 2 imienia Hermana Stefana Czarnieckiego wyprowadza. Przemieszczanie się z wychowawcami do las, tam zostanie ściany, jeszcze ostatnie uściski. Nie do wiary, jak szybko płynie czas. Wczoraj mali, dziś do świat wciąż pamięta pierwszy szkolny dzień. Tak wyraźnie widzę to. Swój dorosły świat.